Dzień dobry kochani, witam was serdecznie 1 grudnia. To jeszcze nie vlogmas, ja vlogmas zaczynam nagrywać 1 grudnia i wstawiam wam 2 grudnia, ale już nie mogłam się doczekać, żeby chwycić za kamerę. Jeśli oglądaliście jakieś ostatnie filmy czy vlogi, to mówiłam, że ja przed vlogmasem robię sobie taką małą przerwę, więc filmy dla was nagrałam, pojawiały się, ale ja nie nagrywałam już chyba ponad tydzień vloga, albo i tydzień z kawałkiem. Może to nie jest jakoś bardzo długo, ale wiecie, jak się tak regularnie nagrywa, to jednak tydzień to już jest sporo czasu. Więc żeby tak się rozruszać przed vlogmasem, przed startem, to postanowiłam dla was dzisiaj zacząć vloga. Dzisiaj mamy środę, 29 listopada, także jeszcze dzisiaj i jutro, zanim zacznie się vlogmasowe szaleństwo. I robię właśnie makijaż, nałożyłam już cień na jedną powiekę. Jest to Caressa Rose Gold, przepiękny cień, naprawdę bardzo ładnie wygląda na powiece. I co, robię makijaż i niedługo będę musiała wychodzić, ponieważ muszę odebrać jedną rzecz, czyli też chyba przyjdzie bardzo fajna paczka z Black Friday. Nie zrobiłam jakichś wielkich zakupów na Black Friday, w sensie, wiecie, nie miałam jakiejś listy rzeczy do kupienia. Parę rzeczy oczywiście tak, ale jeśli chodzi o Black Friday, to bardziej były to meble do salonu, dlatego, że ta firma nie robi promocji, więc jak tylko zobaczyłam, że jest promocja na Black Friday, to mówię, to jest znak, żeby skorzystać. Zobaczcie, jak pięknie ten cień wygląda. I będę dzisiaj, słuchajcie, używać tusz do rzęs. Ja zwykle używam Max Factor 2000 kalorii. Tutaj mam ten tusz, to jest w kolorze czarnym, ale kupiłam sobie też Black Brown. Nie wiem, jakoś kiedyś już chyba go miałam raz, ale bardzo dawno temu, bo już nawet nie pamiętam efektu, ale jakoś ostatnio sobie tak stwierdziłam, kurczę, może żeby jeszcze ten makijaż był taki naturalniejszy, subtelniejszy, to fajnie by było znaleźć taki tusz do rzęs wchodzący w brąz. I też gdzieś widziałam Reelsa, gdzie dziewczyna malowała się takim brązowym i mówię, kurde, może właśnie ten Max Factor ma inny kolor. I ma. On się nazywa Black Brown, więc jest taki czarno-brązowy. Więc tak, jeśli chodzi o Black Friday, to bardziej meble. Nie wiem, kiedy dotrą, dlatego że tam jest 7 do 8 tygodni realizacji, bo wszystko jest robione po prostu dopiero jak złożycie zamówienie. To jakoś bardzo nie przeszkadza, liczyłam się z tym, ale po prostu nie wiem, kiedy dotrą. Wszystko pewnie też zależy, ile mają zamówień na Black Friday. Mi się nigdzie nie spieszy i tak te zmiany w salonie będą takie etapami, a nie wszystko naraz jak w innych tutaj pomieszczeniach. No bo na przykład pojawiły się już krzesła, widzieliście. No nie chciałam, wiecie, wszystkiego kupować naraz i z wszystkim czekać, bo chyba trochę lepiej sobie to rozłożyć. Więc tak, zobaczymy, jak ten tusz. No powiem wam, że wygląda ładnie. Nie jest taki mocno brązowy. Myślę, że pewnie na rynku są dostępne takie mocno brązowe, ale na pewno jest subtelniejszy niż taka głęboka czerń. I tak, to słuchajcie, jest tyle, jeśli chodzi o mój makijaż. Bronzer i róż Paese. Wydaje mi się, że jak oglądacie ten film, to już rolka z tymi produktami weszła na kanał. Bardzo jestem z nich zadowolona. Róż wydawał mi się na początku mocny, ale on ma przepiękny, przepiękny ten odcień. Naprawdę pięknie wygląda na policzkach. Przez to, że nakładacie to przed pudrem, to ja nakładam go pędzlem i potem można sobie to wyrównać jeszcze gąbeczką, jak jest za mocno, czy chcecie troszeczkę w którymś miejscu przykryć. Bardzo mi się podoba wykończenie tych produktów. Puder, cień, tusz do rzęs i tyle. Pomadkę na ustach w tej chwili mam, w ogóle dostałam od mamy. To jest, słuchajcie, o, Max Factor, proszę bardzo, nawet nie zauważyłam. Mama powiedziała, że myślała, że to jest inny odcień. Mi się podoba. Bardzo ładnie wygląda. Oczywiście nie jest to pomadka bardzo trwała, tak jak mój kochany Han, który już po prostu jest na wykończeniu i nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest dostępny. Ja zawsze mam kolor 01 Amy i w Hebe już nie ma, tam gdzie kupowałam na Allegro też już nie ma, więc szukam. Ale jeśli chodzi o taką pomadkę, wiecie, na szybko, coś, co też wam delikatnie te usta nawilży, to bardzo podoba mi się jej kolor i to jest 833 Rosewood. Tak to wygląda. Zawsze zostawiam na chwilę i potem łatwiej to wyczyścić, bo jak na świeżo przetrzecie, to to się rozmaże i jest dramat. I tak, i to tyle, jeśli chodzi o mój makijaż. Nic więcej nie robię, żadnego mocnego konturowania. Tyle, słuchajcie, dopijam kawę i za chwilę będę się zbierać. Dzisiaj na pewno będą trochę takie przygotowania do grudnia, do vlogmas. Ja przed grudniem lubię tak posprzątać mieszkanie, doprowadzić wszystko do porządku, pozamykać jakieś rzeczy, które można zrobić przed początkiem miesiąca, żeby ten początek grudnia był taki
taki przyjemny. Jakoś tak właśnie przed vlogmasem mam takie uczucie, że zapraszam Was na miesiąc ze mną, na vlogi, więc fajnie, żeby w tej przestrzeni było chociaż jakiś ład. Nie mówię, że musi być super czysto, żeby chociaż, wiecie, podkładać rzeczy na miejsce, zrobić takie przetarcie wszędzie powierzchni, kurzu, odkurzyć mieszkanie, no takie, wiecie, tak jakbym robiła takie tygodniowe porządki. Myślę, że przez grudzień będę robić takie bardziej dokładne gdzieś tam sprzątanie niektórych miejsc, czy porządki w kosmetykach, czy coś innego, bo lubię też coś takiego na koniec roku zrobić, ale dzisiaj co nieco już posprzątamy. Na pewno chcę wyczyścić pralkę, zanim zacznę prać wszystkie świąteczne rzeczy, bo to też dzisiaj albo jutro będę robić, nie wiem jeszcze. Chcę też podjechać do 5 o'clock po ten kalendarz adwentowy z herbatkami. Jakoś zapomniałam go zamówić, ale wiem, że już teraz powinien być dostępny w sklepie, także dopijam, słuchajcie, tą kawę i będę się powoli zbierać. Jest 9, więc myślę, że dobry czas. Ja lubię tak od rana pozałatwiać i potem już, wiecie, można odpoczywać. Dzisiaj chciałam też dokończyć książkę, bo jutro nagrywam dla Was Monthly Reset i on jutro też chyba idzie po południu na kanał, więc tak bardzo na bieżąco, ale właśnie została mi już właściwie końcówka, więc skończę tą książkę i potem już będą tylko świąteczne w grudniu, także ostatnia taka nieświąteczna książka, że tak powiem. Więc tak, słuchajcie, witam Was na kanale w grudniu, taki pre-vlogmas, czy vlogmas zero, ale ja już się stęskniłam za vlogowaniem i miałam ochotę sięgnąć po aparat i stwierdziłam, że jakiś taki dodatkowy vlog przed vlogmasowy się pojawi, także zapraszam Was do oglądania. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. Dobrze, kochani, jestem, wróciłam i pokazuję Wam już, co kupiłam. Odebrałam, co miałam odebrać. Był jeszcze taki dzień jeżdżenia. Mam tutaj moją drugą kawę. Jest już parę godzin później, ja tutaj wróciłam, pojechałam znowu. Dzisiaj był taki dzień załatwiania, odbierania różnych rzeczy. Jeszcze jedna paczka na mnie czeka w Żabce, ale nie było już gdzie stanąć. Po prostu pójdę po nią później pieszo. I tak, mam tutaj moje zakupy. Torba ze Sztokholmu. W ogóle bardzo ją lubię. Jest pojemna, bardzo ładna. Więc tak, pojechałam po kalendarz do 5 o'clock. Jak wiecie, ja bardzo lubię ich herbaty. Patrzyłam już na stronie na ten kalendarz, ale jak byłam poprzednim razem w sklepie, to jeszcze go nie było. Miałam zamówić, jakoś to odkładałam i stwierdziłam, dobra, podjadę dzisiaj. I tutaj mamy opisane z jednej i z drugiej strony wszystkie herbaty, jakie się tutaj znajdują. Jest po jednej herbatce na dany dzień, z tego co mi się wydaje. Myślę, że fajnie, wiecie, herbatka na każdy dzień będzie sobie można wyciągać. I jak już tam byłam, no to oczywiście tam te herbaty są zawsze powystawiane, te przynajmniej najnowsze, aktualne, jakieś jesienne, świąteczne, wąchania, i tam zawsze jest też jakaś przygotowana do degustacji, więc jeśli macie gdzieś te sklepy 5 o'clock, to ja polecam się wybrać. No i właśnie zaczęłam tak przeglądać. O, teraz widzę, że jeszcze jest jakiś syrop świąteczny. Może jakieś zamówienie online złożę następnym razem. Natomiast są tutaj te świąteczne smaki. Pierwsza gwiazdka, choinkowa słodycz, grudniowa noc, wigilijny wieczór i Laponia. I nie mogłam się powstrzymać. Spróbowałam tej, która była wyłożona do degustacji. I to chyba była właśnie pierwsza gwiazdka. Bardzo dobra. I wzięłam sobie tutaj te herbatki takie już w saszetkach. 20 sztuk za 32 zł. Pewnie bardziej się opłaca, wiecie, taką, żeby wsypać po prostu. Ale stwierdziłam, że do przetestowania też to jest, wiecie, szybkie, wygodne. Kupię sobie takie, a potem najwyżej zamówię w tych takich opakowaniach, co mam już w domu. Swoją drogą, ta herbatka gdańska przepyszna, ona jest dostępna jakby wszędzie, to nie jest tak, że tylko w Gdańsku. Naprawdę rewelacyjny smak. Teraz mi się kojarzy, że tą pierwszą gwiazdkę ja już chyba
w zeszłym roku kupowałam. Bardzo możliwe. W każdym razie pierwsza gwiazdka, następnie grudniowa noc, też bardzo piękny miała zapach, bo tam są zawsze wysypane te herbaty. I wigilijny wieczór, to jest z kolei taki susz owocowy, więc dzisiaj albo jutro coś na pewno sobie tutaj zaparzę. Także te herbatki po 32, kalendarz adwentowy 65 zł. Później byłam w Rossmanie i wzięłam samoopalacze, dlatego że kończą mi się już zupełnie zapasy. Tego została mi dosłownie resztka, a wczoraj używałam ten i też już jest końcówka. Pierwszy to jest Bielenda, mgiełka samoopalająca kokosowa. Świetna, nakładam ją na całą noc. Daje naprawdę bardzo ładny efekt, bez żadnych smug i równomiernie się też zmywa. A drugi to jest taki samoopalacz godzinny, który nakładam na przykład wieczorem na godzinę i zmywam przed snem, albo rano czasami jak siedzę w domu, ale taka wiecie, szybka opcja. On niestety jest już droższy, więc go kupowałabym w Rossmanie na promocji, ale od jakiegoś czasu promocji nie było. Pewnie jak teraz kupiłam, to zaraz się pojawi promocja. Ale polowałam i ostatnio nie było promocji, więc stwierdziłam, dobra, wezmę dwa. Wczoraj chciałam użyć ten godzinny i dosłownie była taka resztka, więc i tak musiałabym mieć kolejne opakowanie. Także to, pasta do zębów i jeszcze chusteczki Water Wipes. To są moje ulubione chusteczki, najmocniej nasączone. Żadne inne nie są tak dobrze nasączone. Ja nimi zmywam taką pierwszą warstwę makijażu. Wiecie, czasami coś oglądam wieczorem i już sobie biorę te chusteczki, zaczynam zmywać, a potem idę i wykonuję już demakijaż dwuetapowy żelem lub olejkiem do demakijażu, ale lubię sobie tą pierwszą warstwę zmyć chusteczkami i te są najlepsze. Byłam też w Empiku, ale tak naprawdę tylko po winyle. Robiłam krótkie rozeznanie w internecie i różnie to jest z tymi cenami, ale wiedziałam, że ja chcę kupić sobie jakąś świąteczną płytę winylową właśnie na grudzień. Mamy ten gramofon, który przywieźliśmy od rodziców, więc stwierdziłam, że kupię sobie swoją. To jest Legendary Christmas John Legend i to jest Deluxe Edition i tutaj mamy dwie płyty tak naprawdę, więc w tej cenie myślę, że jeszcze ok, bo ogólnie te winyle tanie nie są. I szukałam jakichś takich też różnych składanek, więc może jeszcze coś online znajdę. Natomiast tego też słuchałam normalnie, wiecie, na Spotify i tak dalej, więc stwierdziłam, kupię sobie w takiej wersji, także możecie sobie przesłuchać na Spotify playlistę. Bardzo fajne wykonanie piosenek. Więc tak, mamy na grudzień fajną płytę winylową, będziemy sobie słuchać wieczorami, wiecie, herbatka. Tutaj płyta winylowa leci. Myślę, że będzie w grudniu naprawdę niesamowity klimat, jeszcze choinka. Byłam też w Reserves i jak widzicie, zrobiłam spore zakupy. Znaczy dwie rzeczy są Kuby, dwie rzeczy są moje. Dla Kuby jest bluza dresowa i spodnie dresowe, a moje są piżamy. Teraz tak, ja też sobie zamówiłam piżamy. Zamówiłam sobie piżamę w dwóch rozmiarach z Reserved, ale tak jak zawsze oni szybko wysyłali, tak teraz może przez Black Friday jest napisane, że do 7 dni może iść. Zamówiłam sobie wersję tej piżamki z krótkimi spodenkami, ale z długim rękawem, jeśli chodzi o górę. I góra i dół jest taki sam w kratę, bardzo fajny, zielono-czerwony, co mi się niesamowicie podoba. Natomiast nie było wersji długa góra i długi dół. Ale dzisiaj jak byłam i weszłam, to tamtej piżamy nie było stacjonarnie, ale za to była wersja długie spodnie w tą kratę. Ale tutaj akurat jeśli chodzi o górę, to już nie jest w kratę, tylko taka jest koszulka z takim pierniczkiem. Też fajna, ale pomyślałam sobie, jeśli tamta piżama mi się spodoba, to mogę sobie nosić raz długie, a raz krótkie wtedy nogawki, bo w tamtej są krótkie spodenki, długi rękaw u góry, a tutaj mam długie spodnie, więc mogę sobie to, wiecie, raz tak, raz tak. Bardzo mi się podoba jakby ten model, dlatego że zaraz Wam pokażę drugą. Jeszcze się zastanawiam. Dużo piżam świątecznych to są czerwona krata. I okej, okay, one są fajne, ale nie wszystkie. Dzisiaj na przykład mierzyłam w H&M i nie była taka fajna. Ale mi się naprawdę na maksa podoba tutaj miks czerwonego koloru z takim beżem, jasnym jakby kolorem i z czerwienią. To też super wygląda i to też może być świąteczna piżama, a nie, że tylko jak są całe czerwone, ale wzięłam też w kratę. Przymierzę sobie ją jeszcze na spokojnie w domu, ale mierzyłam dzisiaj chyba dwie albo trzy piżamy w kratę w sklepach. Byłam w H&M-ie, oglądałam chyba w Tezenis czy gdzieś, ale nie mierzyłam, bo
materiał jakoś mi nie podszedł i w Reserved. I porównałam sobie nawet na stronie, że tutaj ten materiał ma tutaj zieleń, a w H&M-ie chyba niebieski. W każdym razie w dotyku dla mnie lepszy jest materiał z Reserved niż z H&M. Tamten jest taką milutką bawełną, fajną, ale taką bardziej poduszkową, taką miśkową. O, to jest taki gładki, równy materiał. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tam po prostu widać w strukturze tego materiału, że on ma taki, że wiecie, jest takie lekkie włosie, taki misiek. Oczywiście ta bawełna jest przyjemna, miła w dotyku, ale przymierzyłam i nie leżało to na mnie jakoś super. I bardziej jakby wzór kraty, nie wiem, może wam gdzieś tutaj wstawię porównawcze. Tutaj H&M, tu Reserved, jak to się prezentuje. Troszeczkę inna jest kolorystyka i tutaj właśnie są elementy zielonego. Więc to już bardziej, jeśli chodzi o taką czerwoną piżamę w kratę. Ale jeszcze się zastanowię, nie wiem, którą zostawię. Ta na pewno mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o materiał, bo jest jeszcze bardziej miły niż ta czerwona, więc no myślę, że by było super to połączyć z tą górą z drugiego zestawu. Idealna piżamka, ale zobaczymy, pytałam, można zwrócić. Także dzisiaj jeszcze pomierzę i zdecyduję. A dla Kuby jest dresik przepiękny. W ogóle były te bluzy, które ja kupiłam sobie w zeszłym roku, zestaw. Ja miałam napis Santa skład, teraz było chyba Santa... Nie wiem, czy tak samo, czy coś innego, ale wzór jest bardzo podobny na męskim. Nie wiem, czy na damskim są już dostępne, ale na męskim widziałam te bluzy. Ale Kuba wybrał sobie inną. Chciał Mr. Cloud, team member. Bardzo fajna bluza. Tutaj jest akurat rozmiar M. I do tego są zielone butelkowe spodnie dresowe. Bardzo fajna bluza. Przymierzę sobie jeszcze, czy wszystko jest ok z rozmiarem, bo jak nie, to najwyżej pojedziemy i wymienimy. No, także zapas herbat jest. Świąteczne piżamy są. Chciałam właśnie sobie kupić jakąś w tym roku, bo wiecie co, nie mam żadnej takiej typowo jakiejś świątecznej piżamy, w której mogłabym chodzić wieczorami po domu. Ja niekoniecznie lubię spać w długich nogawkach. Długi rękaw może być, ja wiem, to dziwne może dla kogoś, ale tak mam, że jeśli chodzi o dół, to wolę krótkie spodenki, ale tak wiecie, żeby nawet chodzić w weekend po domu w piżamie czy wieczorami. I robiłam taki przegląd, co ja w ogóle mam, i te, które miałam z zeszłych lat, już albo są za małe, albo są po prostu już zniszczone, sprane, stare, i mówię sobie, dobra, kupię sobie jakąś fajną, ładną piżamkę w tym roku. I szczerze, robiłam ogromny przegląd online i nie znalazłam nic fajniejszego niż te modele z Reserved, właściwie trzy. Ten, który kupiłam z długą nogawką, ten czerwony i ten, który zamówiłam online, mówię trzy, liczę cztery, ten, który zamówiłam online z krótką nogawką, więc wszystkie je podlinkuję wam na dole, może którąś sobie wybierzecie. No więc ja, słuchajcie, dopijam kawę i biorę się za chwilę za sprzątanie. Tak naprawdę nie ma dużo do sprzątania, ale wiecie, chcę to zrobić dzisiaj, bo jutro będę jeszcze troszeczkę rzeczy dogrywać do intro. Tutaj jeszcze nie widzicie w tym vlogu intro, bo dopiero 1 grudnia, w sensie we vlogu z 1 grudnia, czyli dla was jutro 2 grudnia, dopiero w pierwszym vlogmasie u mnie jest intro, więc zobaczycie je jutro, a u mnie jutro jest 30. Jeszcze chciałam ostatnie ujęcia dograć. Dzisiaj, wiecie, sprzątanie, a jutro będę mogła sobie ponagrywać. I podsumowanie miesiąca, które już zresztą widzieliście, wczoraj pojawiło się na kanale, więc dla was link zostawiam w opisie. I właśnie będę kończyć, składać intro. Także ostatnie przygotowania. Jeszcze muszę tylko przygotować sobie taki, wiecie, wzór na miniaturki, jakie bym chciała w tym roku, czy takie jak ostatnio, czy coś trochę innego. Ale wiecie, to są tak przyjemne przygotowania. Ja tak uwielbiam ten czas przed vlogmasem. Ten 1 grudnia, poranek 1 grudnia u mnie zawsze, zazwyczaj jest tak pozytywny. Ja sobie odpalam tutaj muzykę świąteczną i zawsze mi się kojarzy poranek 1 grudnia z takim jakby, wiecie, otwarciem, jakbyście otworzyli pudełko, w którym jest skryta taka pozytywna energia, i nagle 1 grudnia otwieracie to pudełko i pojawia się ten świąteczny klimat, pozytywna energia i uśmiech na twarzy. Także mam nadzieję, że ten mój vlog 1 grudnia to będzie dla was taki mały promyczek, bo zawsze każę wam czekać. W tym roku pomyślałam, dobra, w sumie mogę coś im wrzucić tego 1 grudnia. Także taki vlogmas zerowy dzisiaj, a ja już nie przedłużam, dopijam kawę i biorę się za sprzątanie.
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah, it's thrown at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking. Something happens when something that happens when December ends, when December ends, yeah. Oh, it's Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. It's Merry Christmas, baby. Merry Christmas. Kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj mamy czwartek, kaweczka już zrobiona. Dochodzi 8 rano, a ja biorę się, słuchajcie, za pranie. Wczoraj miałam już wyprać te świąteczne rzeczy, ale stwierdziłam, że w sumie mogę to porobić dzisiaj. Po prostu, wiecie, będzie pralka chodziła, prała, ja będę rozwieszać. Nie mam aż tylu tych rzeczy. Natomiast są swetry, tutaj już widzicie te dresy zielone. Wczoraj wszystko powyjmowałam, jeszcze powinnam mieć kilka rzeczy, no i oczywiście poszewki na poduszki i pościel. Także myślę, że zacznę od tych grubszych, żeby właśnie one miały szansę porządnie wyschnąć. No bo jutro 1 grudnia, wszystko musi być świeżutkie i wyprane. Ja też już wykąpana, płatki pod oczy nałożone, idealne na pobudzenie z rana. No w ogóle ich nie używam, jak widzicie, leżą w tej lodówce. Także płatki kosmetyczne na pobudzenie i kawa. Powiem wam, że te płatki pod oczy są moimi ulubionymi i to jest marka Petit Fait. Tak naprawdę jest taka maseczka, bo to jest normalnie tak jak macie maseczki do twarzy, taki sam materiał. I faktycznie jest nasączony, to nie jest tak jak przy tych hydrożelowych, że trochę tego produktu jest, ale za chwilę to macie wrażenie, że w ogóle wysycha. Tutaj faktycznie jest to mocno nasączone i ta skóra później jest fajnie nawilżona. No i oczywiście jak trzymacie je w lodówce, to jest przyjemne uczucie z rana. Także wracam do używania płatków. Ja je zostawiam tak zwykle na 10-15 minut. Więc tak, słuchajcie, dopijam kawę, za chwilę wstawię pranie i biorę się do roboty. Zaczynam montaż tego vloga i chciałabym sobie w tym miesiącu, w sensie w grudniu, wyrobić taki fajny tryb pracy. W ciągu dnia montować to, co nagrywam, a później następnego dnia rano próbować to już kończyć, żeby, wiecie, tak regularnie montować i w ciągu dnia i rano, ale żeby te wieczory nie były takie przesiedziane przy komputerze. Ja wiem, że to się do końca nie uda, ale próbować można, także za chwilę siadam montować to, co nagrałam dla Was wczoraj do tego vloga i już powoli przygotowuję się na tempo montażowe, które będzie w grudniu. Wstawiam pranie, dopijam kawę i biorę się do roboty. No dobrze, kochani, miałam dla Was wczoraj nagrywać, ale nie ukrywam, że gdzieś ten vlog się urwał. Skupiłam się na przygotowywaniu wszystkiego, trochę na intro i dzień zleciał. Także przychodzę do Was, jak widzicie, już w świątecznym wydaniu, bo u mnie jest 1 grudnia i Wy też ten film oglądacie 1 grudnia, ale zanim zaczniemy świąteczne klimaty, to chciałam Wam pokazać, co do mnie przyszło z zamówień. Część to Black Friday i jest też kalendarz na nowy rok, więc tak na koniec tego vlogmasa zerowego, że tak powiem, zrobimy sobie taki haul. No i tak, na Black Friday, tak jak Wam wspominałam, głównie kupione były meble, natomiast parę rzeczy sobie zamówiłam, takich, które wiem, że używam, no i które, wiecie, wiem, że i tak bym gdzieś tam za jakiś czas kupiła, więc skoro jest zniżka, to czemu nie? I pierwsze zamówienie to są olejki eteryczne, olejki z Olinii. Ja kiedyś kupowałam olejki od Kasi Row i one są rewelacyjne, natomiast później próbowałam innych i te z Olinii są równie dobre, ale tańsze. No i nie ukrywam, że gdzieś tam najwięcej używam olejku lawendowego, kilka kropli do dyfuzora na noc
i akurat ten mój dyfuzor ma tryb 6 godzin, prawie całą noc chodzi, to nie przeszkadza w spaniu, wręcz przeciwnie, mi się śpi lepiej, kiedy ten olejek lawendowy jest właśnie w dyfuzorze, więc zamówiłam sobie 3 opakowania, bo mam już dosłownie resztkę ostatniego, więcej w zapasach nie miałam, więc wzięłam sobie właśnie olejek lawendowy z Olinii. Pamiętajcie, że jeśli takie olejki do dyfuzorów, to tylko olejki eteryczne, nie olejki zapachowe. Olejek zapachowy nie ma takich właściwości jak olejki eteryczne, więc polecam się, no jakby zapoznać z tematem, jeśli Was to interesuje, ale olejek lawendowy jak najbardziej. Natomiast stwierdziłam, że wezmę sobie też coś jeszcze i wzięłam, słuchajcie, olejek eukaliptusowy oraz olejek goździkowy. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Chciałam jeszcze pomarańczowy, ale niestety był wyprzedany, także zapas olejków mam. Kolejne zamówienie z Black Friday to Natu Handmade. Zamówiłam sobie krem pod oczy razy 2 i widzę tutaj jakieś gratisy. 2 razy krem pod oczy, kawę proszę. Jestem już na wykończeniu tego, który mam. No i ja ten krem kupuję non-stop, więc żeby potem nie płacić też za przesyłkę tylko do jednego kremu, to uznałam, dobra, i tak używam tego regularnie. Niech czekają po prostu w szafce. A one mają termin do października 25, także spokojnie zdążę je zużyć. Natomiast tak, były taniej, więc w sumie wyszło tak, jakbym nie zapłaciła za przesyłkę do tego zamówienia. 2 kremy pod oczy. I tutaj widzę chyba nowy produkt. Tego już nie zamawiałam. Chill z Tobą. Melisowo-lawendowy olejek wyciszający w roll-on. O, a propos olejku lawendowego. Melisowo-lawendowy olejek wyciszający. No to może być ciekawe. To się chyba smaruje tak po prostu. Otulający zapachem balsam do ciała. Miałam, pięknie pachnie. Także fajnie, że taka miniaturka. O, i jeszcze dostałam liścik. Hej Alice, dziękujemy bardzo za zakupy u nas. Nieśmiało dorzucamy też nasz nowy roll-on. Okej, czyli to jest od dziewczyn. Widziały, że robiłam zamówienie. My się poznałyśmy kiedyś na targach i ja po prostu prywatnie składam. Składam często zamówienie. Miłego korzystania. Ściskamy z zasypanej śniegiem Łodzi. Gabi i Marta, pozdrawiam dziewczyny. Dziękuję bardzo za prezencik. Przetestuję na pewno. Natomiast produkty dziewczyn jak najbardziej Wam polecam. Coś, na co czekałam, bo zamówienie składałam, to był chyba jakoś październik. Tak mi się wydaje. Kalendarz, słuchajcie, kalendarz na nowy rok 2024. Ja uwielbiam rozkład tego kalendarza. Jest już mój trzeci kalendarz pełen czasu. Pani czasu już nie prowadzi chyba jakby takiej typowej działalności, natomiast kalendarz w tym roku został wydany, nie wiem czy za rok będzie wydawany. Natomiast on był w preorderze, czyli tyle ile osób zamówiło, tyle zostało wyprodukowanych i koniec. Niestety już nie można ich kupić. Była tylko jedna okładka, było głosowanie na Instagramie, na kolory. Nie jest to może do końca mój odcień zieleni, natomiast nie narzekam, bo układ kalendarza jest po prostu rewelacyjny. Jest to też świetny papier. No i mamy tutaj rozkładówkę taką tygodniową, tutaj dni tygodnia, tutaj pusta strona na notatki. No i na każdy miesiąc też jest taka rozkładówka miesięczna. Uwielbiam i bardzo się cieszę, że już jest ze mną. Także kalendarz na nowy rok już jest. Tu też jest taka koperta, jest gumeczka, także kalendarz do mnie dotarł, dawałam Wam znać na Instagramie, żeby te osoby, które gdzieś tam były zainteresowane, mogły zamówić, także dajcie znak, czy zamawiałyście, czy może kupujecie jakiś inny kalendarz na ten rok. Ja uwielbiam ten rozkład, jak tylko te kalendarze będą wychodziły, tak co roku będę je kupować. Kolejna przesyłka to zamówienie kosmetyczne z Minty Shop. Widziałam, że jak będzie Black Friday, jakieś zniżki, to takie powiedzmy zbiorcze zamówienie sobie zrobię. Nie kupowałam też przesadnie dużo rzeczy. Jak mi się coś skończy albo coś będę chciała, to po prostu sobie kupię w swoim czasie. Jakby wiecie, nie chciałam brać po prostu wszystkiego na zapas. Ale przyszła pora na wymianę gąbeczek do makijażu, więc kupiłam sobie te z Blendy. To są moje ulubione gąbeczki. Zamówiłam sobie 2. Myślałam, że wzięłam jeszcze zestaw duża i mała, ale najwyraźniej nie. Także 2 gąbeczki. Ja uwielbiam te z Blendy, są dla mnie najlepsze.
idealnie też się je myję, no i bardzo je po prostu lubię, więc wracam. No i moje już ostatnio były tak podarte wręcz, że mówię, czas wymienić. Było z Yoop Vanilla Cinnamon, na ten sezon idealny zapach. Tonik z Uzdrowisko, ten tonik esencja bezwacikowy, skończył mi się i stwierdziłam, że chcę do niego wrócić, także dorzuciłam do zamówienia. Kolejna rzecz, do której chciałam wrócić, to jest Physiogel, krem intensywny na zimę, na ten okres, kiedy grzeją kaloryfery, no i ogólnie moja skóra ma tendencję do przesuszania. Ten krem jest świetny do nałożenia na noc, na serum, czy nawet rano czasami go nakładam, już lubię go mieć w swojej kosmetyczce. Intensywnie nawilża bardzo suchą skórę, zgadzam się z tym w 100%. PZ, puder ryżowy w kolorze 10, to jest Light Beige. Tak, uwielbiam i po prostu będzie już w zapasie. Kupiłam też sobie podkład z Annabelle Minerals, dlatego że już jakiś czas nie używałam. Skończył mi się ten podkład mineralny z Ekocery, a tutaj jest linia, słuchajcie, Pure. Ja jeszcze jej nie testowałam. Była linia Golden, Natural, jeszcze chyba Beige, nie pamiętam. Były chyba 3 albo 4. W każdym razie ta Pure chyba jest nowszą gamą kolorystyczną, też w różnych odcieniach, natomiast ma być taka neutralna, także zobaczymy. Wybrałam kolor Pure Light, bo tam jest też różne stopnie jasności tych kolorów. Wzięłam też sobie, słuchajcie, świece z Nakomi, pokazywałam Wam chyba w przeglądzie jesiennym, że bardzo spodobał mi się zapach, nie wiedziałam w ogóle wcześniej, że oni mają świece. I to jest zapach Spa Day i to pachnie tak pięknie, jak jakieś perfumy mojej mamy, tak mi się kojarzy. Taki bardzo fajny zapach właśnie damskich perfum, słodki, ale nie przesadnie. No zdecydowanie na taki babski wieczór, wieczór spa z pielęgnacją. Nie są to takie zapachy jak na teraz, wiecie, jakieś świąteczne, goździkowe i tak dalej. Natomiast to jest tak piękny zapach, jak będziecie gdzieś, ja właśnie je w Empiku widziałam, to powąchajcie sobie, bo naprawdę ten zapach Spa Day na maksa mi się spodobał. Tutaj jest już taki fajny knot. No i myślę, że ona wyląduje w łazience albo w sypialni, bo na pewno będę z niej regularnie nie korzystać, nawet teraz w okresie świątecznym. I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ostatnie paczki i jakieś ostatnie zamówienia, które do mnie dotarły. No kosmetyki, kremy pod oczy z Natu, olejki do dyfuzora, no kalendarz to już było wcześniejsze zamówienie, nie z Black Friday, natomiast uznałam, że już Wam pokażę, skoro i tak mam tutaj na tym stosie paczek. I co, słuchajcie, będę się z Wami już żegnać. Ja dla Was już dzisiaj nagrywam pierwszy vlogmas, także jutro o 17:00 pojawi się na kanale. Mam nadzieję, że czekacie i co, życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru, widzimy się jutro na kanale. Do zobaczenia, buziaki, pa!